7 czerwca wspominamy świętego Roberta z New Minster, opata. Robert urodził się w końcu XI wieku lub na początku wieku XII w Crawe, w hrabstwie York w Anglii. Pochodził z rodziny niezamożnej, ale udało mu się skończyć studia w Paryżu. Po przyjęciu święceń kapłańskich pracował początkowo w Crawe, potem wstąpił do benedyktynów, a następnie w roku 1135 przeszedł do cystersów w opactwie Fantens. 3 lata później założył nowe opactwo w New Minster w Northumbrii, z którego powstało kilka innych. Jako opat Robert był człowiekiem pokuty i wielkiej modlitwy. Odmawiał codziennie cały psałterz, 150 psalmów. Zmarł w opinii świętości 7 czerwca 1159 roku. Miał szczególną moc nad duchami złymi. Wyleczył wielu opętanych. Cystersi czcili go przez wieki, ale nie postarali się o formalną aprobatę kultu. Do Martyrologium Rzymskiego wpisał go Baroniusz. W ikonografii przedstawia się go, gdy trzyma na łańcuchu szatana i poskramia złego ducha wzniesionym krzyżem. Módlmy się. Boże, Ty nam dałeś w świętym Robercie, opacie, wzór ewangelicznej doskonałości. Spraw, abyśmy wśród zmienności kolei życia całym sercem umiłowali sprawy niebieskie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.